Pokój i dobro, kochani. Dziś jest środa, 24 stycznia. W liturgii obchodzimy wspomnienie świętego Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, to przypowieść o siewcy. Jezus chce nas nauczyć, że los Słowa Bożego może być bardzo różny w zależności od tego, na jaką glebę trafi. Mówi, że jedne ziarna padły na drogę, gdzie zostały wydziobane przez ptaki, czyli inaczej porwane przez szatana. Droga to jest ruch. Człowiek czasem nie ma czasu, aby się zatrzymać, tylko cały czas się rusza, biega. Drugie ziarno padło na glebę, która znajdowała się na skale. Z entuzjazmem zostało przyjęte, ale niestety nie miało korzenia. Kiedy przyszły jakieś ograniczenia, jakieś trudności, to szybko się zniechęcało, zwijało się i niestety usychało. Trzecie ziarno padło pomiędzy ciernie. Właściwie miało dobrą glebę, ale te ciernie były tak konkurencyjne wobec tego ziarna, że albo troski doczesne, różne problemy życiowe, albo rozkosze tego świata, bogactwo, to co zachwycało, pociągało w jedną albo w drugą stronę, to wszystko sprawiało, że była to konkurencja dla Słowa Bożego i nie mogło w sposób prawidłowy wzrosnąć. I w końcu Słowo Boże, które padło na żyzną glebę, gdzie miało odpowiednie warunki, odpowiednią głębokość, nie miało żadnej konkurencji. Słowo Boże, które wydawało jak najlepszy plon. I Pan Jezus życzyłby sobie, żeby wszyscy, którzy przyjmują Słowo Boże, właśnie w taki sposób przyjmowali do swojego życia. Żeby wszystko zostało odsunięte, żeby nic nie było w konflikcie ze Słowem Bożym, które wchodzi do naszego serca. Zauważmy, kochani, że siewca się nie zniechęca. Mimo że sieje i wie o tym, że nie wszystkie ziarna przyniosą odpowiedni plon, to jednak nie zniechęca się i sieje dalej. Podobnie w naszym życiu. Kiedy na przykład spełnimy jakąś posługę ewangelizacji i okazuje się, że nie ma takiego plonu, na który byśmy liczyli i czasem ktoś odwraca się od Pana Boga albo czasem marnuje te wszystkie natchnienia i dobre chwile, to nie zniechęcajmy się. Miejmy nadzieję, że kiedyś jednak może ta gleba się zmieni, może skruszeje. Przypominam sobie, kochani, taką sytuację, kiedy odwiedziłem kiedyś poprawczaku, absolwenta naszej świetlicy, młodego człowieka w wieku 16 czy 17 lat, już nie pamiętam. I podczas tego spotkania on mówi: ojcze, był taki moment, że kiedy napadliśmy z moimi dorosłymi już kolegami na pewnego człowieka, któremu zabraliśmy adidasy, zabraliśmy komórkę, którego zaczęliśmy bić, był taki moment, że ja mogłem go zabić, ale nie zrobiłem tego. Mówi: ojcze, wydaje mi się, że to, co starałeś się gdzieś w moje serce gdzieś tam wszczepić, to Słowo Boże. Wydaje mi się, że w tym momencie, w ułamku sekundy, cofnąłem tę rękę. Jeszcze jeden moment, jeszcze jeden ruch i mogłem go zabić. Nie zrobiłem tego. Kilka miesięcy temu, kochani, otrzymałem bardzo miły list. List kobiety, dorosłej kobiety, którą znałem 20 lat temu jako dziewczynkę w 6 albo w 7 klasie, już nie pamiętam. Mieliśmy dość dobrą relację. Jej brat był ministrantem u nas. Ona próbowała również śpiewać, pomagać mi. Mieliśmy naprawdę bardzo dobrą, przyjacielską relację. Otóż ta dziewczyna, chcąc wkupić się w środowisko dziewcząt, które były takie bardzo wiodące, miały ogromny wpływ, były podziwiane i były przebojowe po prostu. Ona, chcąc wkupić się w to środowisko, robiła to, na co one miały ochotę i do czego ją zachęcały i zmuszały. W tym liście, w którym opisywała całą tę sytuację bardzo szczegółowo, napisała, że to był gang dziewcząt, które dokonywały różnych takich drobnych przestępstw. Kiedy pewnego dnia ona, chcąc pokazać się, że ona jest taka twarda, że jest po ich stronie, kiedy ja przechodziłem obok, ona nie zauważyła mojej obecności i pojawił się taki, powiedziałbym, cała taka wiązanka przekleństw, ale takich najgorszych, jakie można sobie tylko wyobrazić. Ja już tego nie pamiętam, ale ona mówi: ojcze, stanąłeś wtedy jak wryty, popatrzyłeś na mnie i powiedziałeś zdrobniale moje imię i widziałam w Twoich oczach taki ogromny zawód, takie ogromne cierpienie. Nie mogłam tego znieść, rzuciłam to wszystko i pobiegłam. Kiedy powiedziałam, że odchodzę z tego gangu, dziewczyny powiedziały, że to nie ma tak, że ona teraz już może sobie odejść, ona za dużo wie. Więc razem z innymi chłopakami przyszły i po prostu ją pobiły, strasznie dotkliwie ją pobiły, że ona przez kilka tygodni nie przychodziła do szkoły. Mówi: później żyłam przez tyle lat z tym wzrokiem Twoim, z takim wyrzutem,
W tej chwili mówi, jestem mamą, jestem żoną, ale później moje losy potoczyły się w taki sposób, że ja chciałam po tym Twoim spojrzeniu, jednym spojrzeniu, chciałam być lepsza. Być może to dzisiejsze Słowo Boże może być dla Ciebie inspiracją do takiego rachunku sumienia. Jaką glebą jesteś? Czy rzeczywiście przynosisz właściwy plon? Czy są jakieś ciernie w Twoim życiu, które uniemożliwiają właściwy rozwój Słowa Bożego w Tobie? Być może jest tak, że entuzjazm Twój gdzieś zgasł i gdzieś tam nie może się przebić przez jakąś skałę, przez jakiś beton w Twoim życiu. Być może przyjdzie taki czas, że kiedyś to, co w Tobie jest takie twarde, konkurencyjne, zostanie zaorane i kiedyś wydasz piękny plon. Nie rezygnuj z tego. Nie rezygnuj z tego, żeby być taką dobrą glebą i nie rezygnuj z tego również, aby zasiewać w sercach innych Słowo Boże. Niech Pan Bóg nam, kochani, wszystkim błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.